zaczęłabym od neorealizmu włoskiego, czyli Luchino Visconti i Bellissima, głównej roli Anna Magnani. Znaczy, nie zdecydowanie ten film, bo pierwszy, który przychodzi mi do głowy, ale zdecydowanie neorealizm. Na pewno Gomorre, Matteo Garrone. I może z tych dzisiejszych nowych twarzy Alice Rohrbacher i wszystkie jej filmy, Le Meraviglie, ta ostatni La Chimera, który jest w kinie teraz. Na pewno gdybym się bardziej nad tym zastanowiła, to bym może lepiej wybrała, ale tak mi przychodzą pierwsze do głowy. Mnie? Żartuję, jasne, ale dobre kino, dobra muzyka. Bona Sforza na pewno. To na pewno nas połączyło, nie tylko w sposób historyczny, ale to się dalej ciągnie. Akurat Bona Sforza, myślę, bo to jest osoba, która z Bari tą całą włoskość tutaj, nie wiem jak ją nazwać, do Polski przyniosła i to jakby się dalej połączyło z tym wszystkim. Czym jesteśmy teraz? Piłka nożna. Jest dużo rzeczy, które Polacy robią lepiej, podróżują lepiej. Są bardziej ciekawi świata. O! Miłość do sztuki, tak. Kreatywność, tak. Wracając może do tego, kim jestem. Poprzez przyjaciół i osoby, które mnie głęboko znają i ich punkt widzenia i to, jak ja się czuję, jak jestem dookoła przyjaciół. Podróże w nieznane miejsca, trudne czasem. Im trudniejsze, tym bardziej się powraca do jakiegoś takiego pierworodnego takiego stanu. Oczywiście rodzina, dzieci, przyroda. To jest bardzo proste akurat. To nie chodzi o debiut reżyserski, to chodzi o jaki film zrobiłam bardziej. I była trochę dla niego szokująca, bo chyba się nie spodziewał. Nie, że się nie spodziewał, że zrobię film jako reżyser, ale to nie chodzi. Nie zrobiłam tego filmu, żeby przejść na reżyserkę, zrobiłam z zupełnie innych powodów. I sama nie wiem, no, zrozumiałam, że w głębi duszy jest dumny. I to było dla mnie najbardziej takie stresujące. Właśnie ten aspekt taki rodzinny, żeby im pokazać. Więc myślę, że teraz będzie wszystko z górki po tym filmie.